Witam Was, kochani, w dzisiejszym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku sobie opowiemy trochę o kurczakach, ile mi się wykluło, podsumowanie moich lęgów, jak przygotowywałem jajka do tych lęgów i takie ciekawostki, może różne. Oglądajcie, a się wszystkiego dowiecie. Kochani, u naszych kurczaków. Nie powiem Wam, ile ich jest dokładnie. Tu Wam gdzieś napiszę na ekranie, bo sobie będę je przesadzał do nowego odchowalnika i wtedy Wam pokażę, ile ich dokładnie tutaj jest. Ale myślę, że około 30, może nie będzie zielonych nóżek, ale będzie około tak 26, może będzie ich. Przepiórek może być około 30, tak coś obstawiam, średnio. Możecie zobaczyć, że teraz nie mają chwilowo jedzenia, bo tutaj dużo wysypały, o, zobaczcie. I na razie nie zabrałem, bo chcę, żeby to wyjadły, bo będą szły już dzisiaj do nowego miejsca, no, trochę większego. I będziemy sobie oddzielać przepiórki od zielononóżek. A to dlatego, że obniżę też lampkę może im. A to dlatego, że już mi zielononóżka podreptali mi tutaj jedną przepiórkę, taką białą właśnie jak ta jest, o, i taka była identyczna, o, zobaczcie, taką właśnie mi już zadreptały, po prostu leżała w tym miejscu, właśnie wstałem o 6 rano i zobaczyłem. No, tutaj możecie zobaczyć takie jeszcze nie do końca wyschnięte przepiórki, chyba jak ta, zobaczcie, ponieważ ona się wykluła dzisiaj. Też się nam tutaj wykluła jeszcze jedna, o, ta właśnie, i jeszcze nam się wykluła jeszcze jedna, chyba ta bodajże, albo nie ta, ta chyba nie, to nam się wykluły 3 czerwone dzisiaj chyba, jak dobrze pamiętam oczywiście. No i wykluła nam się też jedna dzisiaj jeszcze zielona muszka. Sprawdzimy sobie, gdzie ona jest, ale ten ładny jest, zobaczcie. Ale piękny. Kurczę, taki tygrysek. Piękny, piękny. Ten jest bardzo ładny, mi się podoba ten. Taki ciemniejszy, trochę taki właśnie niby to chińska czy tam japońska, ale trochę bardziej ciemniejsza od tej. Zobaczcie, jest taka trochę ciemniejsza. Zobaczymy, czy z tego wyjdzie. Tutaj będzie pewnie mandżurski. Tu będzie czerwony szek. Tu jakiś zwykły standard. Tutaj będzie mandżurski. O, nie wiem, czy widać go tutaj. No, no, zielonóżki też są bardzo ładne. Już widać, już nabierają tutaj piórek. O, zobaczcie. Już nabierają piórek. Boję się, że jest dużo kogutów, chociaż nie jestem pewien. Bo zielonóżki się rozpoznaje po skrzydłach w pierwszych dniach życia. I trochę spojrzałem. Nie wiem, czy to chodziło, tak jak ja sprawdzałem, czy może inaczej. Nie jestem pewny, czy jest to stuprocentowa moja dokładność, chociaż nie sprawdzałem wszystkich, ale każdego to sprawdziłem, to był prawie dla mnie kogut, więc albo coś źle sprawdzałem, albo będę miał takie szczęście, że mam dużo kogutów. No zobaczymy. No. One się powinny legnąć wszystkie 21, bo 1 stycznia wsadziłem jajka do tych właśnie państw, czyli od moich niosek. I 5 bodajże wsadziłem jajeczka od przepiórek. I zaczęły mi się lęgnąć. Czekajcie, teraz sprawdzę w tym moim zeszyciku. O, już Wam dokładnie mówię. Zaczęły mi się one lęgnąć 21, tak jak właśnie myślałem. Przepiórki i zielononóżki. A zakończyły się lęgnąć dzisiaj, czyli 25 stycznia. Więc te 4 dni się trochę nam przedłużyła ta inkubacja. Nie wykluło nam się
4 jajka od zielonuszki i 7 od przypiórek. To nam się nie wykluło, więc już poleciało za okno dla kur. Kury to ładnie przerobią. No. Ogólnie odpadło mi od zielononóżek 2 jajka, bo jedno było niezalężone, a jedno było. Co to było jedno? Jedno tam obumarło we wczesnym stadium. No, bo to będzie trochę tak pod lampą siedzą, bo tutaj jest jeszcze dodatkowo jeden karton, wtedy mają trochę cieplej. A najbardziej takie zmarzluchy, no to są te przepiórki, zobaczcie. No. Więc jak ja zakrywam takim jeszcze kratem, to jest im cieplutko. Tam mają około 30 stopni, tam w rogu, więc jest naprawdę ciepło. No, no więc to odpadły nam od zielonuszek 2 jajka, 4 nam się nie wylęgły. Od przepiórek nam odpadło 23 jajka. Nam się nie wylęgło 7, ale też nam było chyba kilka niepewnych, więc wszystko wam dokładnie tu będziecie mieli na ekranie na początku filmu, ile mi się wykluło, ile mi się nie wykluło, ale 23 były na pewno niezalężone. No więc takie podsumowanie tego tutaj jest. I nie piszcie mi teraz, czy będzie możliwość zakupu, bo nie wiem, ile jest kogutów, ile kurek. Chodzi mi o nioski, czyli o zielone nóżki. Ja mówię na nie zwykłe nioski. Właśnie nie wiem, ile ich tam jest. Przepiórek chyba nie sprzedaje nic, a jak sprzedaję, no to sprzedam tylko jakieś tam, wiecie, małe statki, jakieś 1 plus 6 albo 1 plus 4. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało stosunkowo kury do kogutów. Tu mamy też właśnie dwa miksy takich niosek, one lądują u babci, chyba ktoś by chciał kupić, jak najbardziej. O, tutaj mamy, zobaczcie, jedna jest takim miksem. Nie wiem, czy dobrze widać. Tu i tu jest drugi miksik. Ja wiedziałem, że będzie to zwykły miks, bo jest to jajko od zwykłej nioski. Wziąłem celowo, żeby dopełnić inkubację, 32 sztuki jajek. No i wykluło właśnie nam się dwie takie nioski zwykłe. Miks zielonuszki tam z jakimś tam kurką, jarzębiata albo jakaś może tam ruda. Zobaczymy. Zielone nóżki mi się wykluły, tak jak właśnie myślałem, czyli jajeczka dobrze zbierałem, bo zielone nóżki ma takie jajko bardziej białe, a moje nioski małe podchodzi. No. I też zbierałem jajka 12 dni po sprzedaży araukany. Jak wiecie, koguta sprzedałem po to, żeby mieć rasowe zielone nóżki. Wtedy się nie miałem też gdzie go oddzielić. I widzę, że nie ma żadnego miksa, więc jest bardzo fajnie. Więc tak 12 dni się kurki na spokojnie oczyściły z nasienia od araukany. A wiem, że araukana bardzo dobrze skakała na kurki. Więc żadnego miksa nie ma, też tak sobie sprawdziłem na własnej skórze. Jajka przechowywałem w temperaturze 15-18 stopni przez 16 dni. 16 dni bierałem jajka i te jajka 16 dni mi się wykluły, a nie wykluły mi się tam jakieś, wiecie, 15-dniowe albo jakieś 7-dniowe, bo se ułożyłem właśnie tak tymi najstarszymi i wiem, które mi się właśnie wykluły. O kurde, spadł mi mój kajecik. No. Więc nie jest też powiedziane, że 2 tygodnie jajka maksymalnie mogą leżeć. Słyszałem, że nawet 3 tygodnie mogą być i się wykluwają. Ja sprawdziłem, no to te 16 dni na spokojnie mi się wykluły, więc nie jest powiedziane, że 14 dni jest i koniec. Co tu się dzieje? Kurde, nie dzióbcie tego. O, ten się wykluł właśnie, ten. Ten się wykluł dzisiaj jeszcze, no o. No i sobie. Muszę odziewać, tak dreptają, że masakra. No. Też właśnie jest ważne, żeby jajka przechowywać w dobrej temperaturze, bo na przykład chcemy jajka zbierać, powiedzmy, że te 3 tygodnie, no to wtedy temperatura musi być trochę niższa niż na przykład 18 stopni, na przykład tak 14-12. No jak takie do 2 tygodni jajka zbieramy, no to takie 18 stopni do pewności wystarczy. Ja miałem jajka tak, zbierałem, że miałem położony talerz na środku,
Może wam pokażę na tym, na moim stoliku. Czekajcie, kochani, u mnie wyglądało to tak, że był talerzyk. Na talerzu położyłem wytłaczankę z zawartością jajek i tak dwa razy dziennie jajko obracałem. Czyli jak było na przykład rano tak, to wieczorem robiłem tak. I tak właśnie jajka miałem obracane. Jak mi się uzbierały 14 sztuk, czy tam na przykład 11, no to tu dołożyłem kolejną paczkę i tak właśnie wyglądało. I wiem nawet, że niektórzy jajka w ogóle tak nie obracają. I tak dwa razy dziennie takie jajka do inkubacji obracałem. O. Czasami mi się zdarzyło, że obróciłem tylko raz dziennie, bo po prostu nie miałem czasu, bo nie było mnie w domu, albo nawet nic zapomniałem. I widać, że jest to sposób skuteczny, jest to sposób z talerzykiem i niczym więcej. Tak właśnie, żeby tylko było pod lekkim kątem, zobaczcie, o. O, jest pod lekkim kątem, tak to musi wyglądać. No. Niektórzy tam przechowują w jakimś zbożu, też jajka słyszałem. Niektórzy jajka obracają choć tak, nie wiem jak to robią. Tak się dowiedziałem, nie? Ja tam robię tak jak na filmie widzicie. I tak będę robił i tak będę wszystkim mówił, żeby tak robili. Bo jest to u mnie skuteczna metoda. I widać, że nic to się nie wykluło, nawet nam chorego, bo wszystko jest zdrowe, żadnej wady nie było, powiem wam naprawdę, nie było żadnej wady. Są trochę sztuki, które mniejsze, to jest normalne, słabsze, ale to nie jest tym spowodowane. No. Teraz może przejdziemy do naszych kurczaków. O, teraz może z innej perspektywy, taki bardziej z boku, o. I zobacz, nie jest im wcale gorąco, śpią sobie na przykład z boku gdzieś pod lampą. Lepiej jak śpią pod lampą, niż by miały spać tak wokół lampy, ponieważ dowiedziałem się, że jak kurczak śpi pod lampą, to wtedy nie jest mu za ciepło, ale też nie jest mu za zimno. A jak był akurat by spał koło lampy, tak wokół, by nie spał pod samym promieniem, wtedy byłoby mu za gorąco i wtedy byłby mało odporny w dalszym rozwoju. No, nawet jest kit do selfie, zobaczcie, o kurczę. Tutaj wszystko zastosowałem. No. Tutaj ja inkubowałem inkubatorem IKAR. On to jest w trakcie suszenia. Temperatura wynosi w niego 38 stopni. Są otwarte dwa kanaliki. Już dzisiaj otworzyłem w nocy, bo dopiero mi się kurczaki wykluły rano. I dzisiaj właśnie już wczoraj w nocy, wczoraj wieczorem otworzyłem właśnie już dwa kanały, bo już trochę, tak powiem wam, śmierdziało z tego inkubatora. Ja dezynfekuję octem i nie narzekam. Druga moja inkubacja po takiej dezynfekcji się sprawuje jak powinno. No. Koszyczków nie ma, bo jeszcze nie wkładałem. Ich nawet nie myłem, bo one były tylko przez 2 tygodnie. No tam 18 dni były. Nawet tam się nie miało co pobrudzić. No. Są nawet różne środki, jakieś tam do dezynfekcji właśnie kurników, tam inkubatorów. Tym właśnie ludzie myją te inkubatory, ale według mnie nie ma takiej potrzeby. Można zwykła woda octem umyć inkubator i jest spokojnie. Trochę na temperaturę spada, ale już wzrasta, jak widzicie, 35,2. Jestem jak na ten moment z inkubatora zadowolony, nie narzekam. Mieści on w sobie 56 jajek. Druga moja inkubacja. W tym roku będą pewnie jeszcze dwie inkubacje, na pewno. Jedna będą wnioski, niezwykłe wnioski, się dowiecie wszystko w następnych odcinkach, więc subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. A druga będą pewnie przepiórki, takie żeby ze statku jakieś porobić, bo jak wiecie, tutaj z tych przepiórek jest to może chyba 6 czerwonych, więc fajnie jak byłoby takie statku 1 plus 6, 1 plus 5 lub 2 plus 4, wtedy by to u mnie wylądowało w mojej hodowli. No już jest 38,1, 38,2, 3, tak do 39 wzrośnie, ta chwilkę spadnie. Ten cały termoregulator jest w tym miejscu chyba, albo w tym, a tu jest grzałka, grzałka jest bardzo gorąca. O, ale trochę grzałka jest aluminiowa, więc się szybko nagrzewa i szybko studzi. 39,1, o. Przy otwartych kanalikach, nie?
89,3. To tam negatywnie na jajka nie wpłynie, bo to jest taka temperatura chwilowa tylko. Ona tam się za chwilkę już spadnie do 38, 37, 8. Tam zależy. Ja mam właśnie tutaj ustawione na tym ekraniku 38, 38,2 i mi się klują w terminie. No. Zobaczcie. No już chyba dalej na nim wzrośnie. Teraz tylko będzie spadała temperatura. Jest to inkubator o mocy 160 W, ale tak średnio bierze 45 W, 50. Koszt takiej jednej inkubacji, sam inkubator bez lampy grzewczej, wynosi około 40 zł maksymalnie. Przez te 21 dni, no 25 może być, jak się tam wiadomo, jak się tam przedłuży. Z lampą grzewczą to będzie wiadomo trochę mniej, lampa bierze tam W, ta moja 40, jest 40. Na spokojnie wystarcza, jak widzicie na załączonym obrazku. Wczoraj właśnie też trochę miałem taką przygodę, bo wziąłem to pojedynku od przypiórek. Przypiórką tylko daję dwa razy dziennie w kafelku. I właśnie było pełne. Było pełne pojedło. I tam w rogu właśnie leżało, tam gdzie teraz właśnie jest ten papier. A tam był lekki spad, ja tego nie zobaczyłem. I cała woda poleciała tu po moich panelach, pod te dwa kartony, co tu są pod inkubator pod, i pod ten drugi. No ale ważne, że się kurczaki nie zmoczyły, że się ściółka nie zmoczyła. Dobrze, bo właśnie byłoby nie było całe późno, ale chodzi było na gdzieś tak o 3/4. Więc też właśnie nam dużo dało. I myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze i o dzwoneczku przy subskrypcji, żeby być na bieżąco z kurczakami. I chętnych zapraszam na moją grupę na Facebooku i na mój profil. Link macie w opisie. Tam się pojawiają różne zdjęcia na temat kurczaków, moich królików. Więc Was zapraszam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.